Ręce mi zaczęły drętwieć. Serio, ręce mi drętwieją. Jedziemy na SOR. Jest już ambulans. Teraz na 150. Ile rower ci idzie? 155. Na ile? 151 poszło. Na ile kurwa na raz? Ten moment, kiedy ktoś cię pyta na ile, a ty marzysz o rekord. Nie no, bez przesady, 155 to i tak jest chłopak. Dobra, tu trzeba uważać. Czasami loguje się. Tak. Tu też. Mniej więcej dotąd widać, więc wreszcie się nie rozbierać. To dobrze, tutaj. Dobrze. Non stop spam rower. No dobra, 155 teraz mam. No patrz showmana co robi. Przypadkowo dzisiaj rekordy robi. Przypadkowo dzisiaj kurwa. Było w planach miesiąc. Kurwa, z dupy pójdzie to człowieku. Wygnę się jak łuk. 3, 4. Zrobię. O kurwa mać, porażka! Może kurwa załóż buty, a nie! No, pod kamerę. Dobra, kończymy z to. Wypierdala wszyscy. Koniec. Widzowie, zgrzewa mango do wygrania. Co trzeba zrobić? Sub, like, koment. No i w komencie, kogo następnego na ławę. Zabrakło czegoś, no. Koszulka bez gripa. No chłopie, zero szacunku do ciężaru. Koszulkę już dupa. Czy ja zmienił koszulkę z gripa? Miał gripa i zmienił na... Teraz ty idziesz po 150? Teraz ja walę 150. Bez asekuracji, możecie się odsunąć. Ważysz, kurwa, nie. Ale Franek ma gripa, więc może... Każdy kilogram to... Ale jaki ty jesteś suchy, no zobacz jaki ten żyje. A jaka waga? 8,6. Co? Co? Nie, bo prawie się nabrałem. 86,5. Poważnie, czy to jest żart? No. Nie, bo ja nie wiem, czy to jest... Czy wkręcacie. Nie, bo rower napierdala teraz biegi chyba bardzo. Ale bez 10 obiadów... 85,1. Z rana z 84 coś, nie? To samo. To co, Franio? Dobra. Bo robór przeciwnika szuka podobno. Cześć. Nie ma szans. To sama waga. Ile zakładamy? Właśnie, ile zakładamy? 80? No tak. I to na raz sobie... Raz, jak poczujesz dużo siły, to ze dwa se zrób i potem lecimy na rękę. Dobra, walę sobie raz i walimy 91. Dobrze, wszystko jest w porządku. Dobra, no co to jest? Tak szczerze. To formalność. To jest formalność. Nie no, to na luzie. Ty dałeś coś teraz? To było 80? Tak. Będzie to 91. Szybko poszło. 9 dych może wejść. 9,3. Zakrzep jak się czai. On mi kazał zrobić klatę w poniedziałek. No co ty kurwa, na rekord przyszedłeś, a my tak na sparcie nagrywamy? Nie miałem w planach klatę. Kurwa. Zaraz tu pierdolnie, a tu Błażej w klapkach, ty. Ej, ale Robur też jest w klapkach. No ja wiem, ale... To nie to samo. Zrobię 9,1. Byś przeskoczył sobie w pozycję, nie? Zrobię 9,1. Dobra. Dawaj pierdolę. Lawica. Nie no, to pójdzie. To pójdzie szybko. To pójdzie. Wiesz co? Jako życie walczy. To pomaga. My czuwamy. Dawaj szybko. Podpisz. Sztywno. I... Wypierdol na raz. Dawaj góra. Góra. On to... On walczył o tą jedynkę. Ty, przestałem wierzyć w połowie, nie będę kłamał, kurwa. On to być... Franek już do domu jedzie. Dobra, na razie, chłopaki. Ale on to wycisnął i zrobił jeszcze parodię Hawkinga. Widzieliście, że on zrobił to jakoś tak? No, on zaczął patrzeć na rękę słabszą. I tak, nie? A to przez to, że w poniedziałek mi kazał iść na siłownię. A gdybyś nie poszedł, miałbyś już jeden dzień w plecy i byś mieli siły mówić. Ale mam zakwasy, stary. Dobra, zaufaj mi, do końca lutego 100 kilo. Dobra. Na streamie. Też zakwas robimy? O! Nie, dobra. Napisałeś, że nie zjesz ostrego chipsa. Jak nie wyjedzie... A nie mogę... No chuj, mogę zaryzykować. Dobra.
A ty jest ostre? Lajtowe. Jak Robur mówi, że nie umiesz kłamać. Ostre, ale lajtowe. Nie. Dobra. Dobra. A ja, jak zrobisz, to też coś dla mnie trzeba. A ty, jak ja zrobię? Weźcie coś, widzowie, wymyślcie. To oni zaraz będą chcieli kody. Oni będą chcieli kody. 10 kodów na 100, po 100 zł. Kurwa, dużo. Dużo. Bardzo dużo. Do końca lutego ile zostało? 2 tygodnie. Ale będziesz mi pisał, co mam robić na siłowni, tak jak było teraz. Żeby mi najlepiej siła poszła, bo ja się nie znam na tym. Sakera najlepiej. Albo? Nie no, nie będę poważnego człowieka męczył. Plan treningowy, żeby mógł sobie stówkę wyjechać. Ile zakrze? Ale to da radę? Zapraszam. Ale nie, ostatnio na streamie 9,5 poszło. Tylko że teraz jest bardziej... Mam tą klatę spompowaną. Ogólnie 9,5, a 100 to jest duża różnica. No właśnie, tego się boję. Że już, gdy wiesz... Piszą, że Franiu, ale te 100 kilo to nie na wadze, jak coś. Nie, poszło, wtedy mi dziewczyna z recepcji pomagała. W sensie nie pomagała, że ze sztangą. Poszło mi, no tak coś takiego, no, że też walczyłem. I pamiętam, że miałem tak dosłownie skurcz, miałem przez 5 sekund w tym miejscu. Łydka duża. Nie, mam tak genetycznie. Dojebane nogi, ale tu więcej tłuszczu niż mięśnie. Coś chyba podrosły nogi. Nie, no stop. Ja w ogóle nóg nie mogę robić, bo mam problem z... Znaczy, on mi mówi, że rzecz się da, ale ja mówię, moim zdaniem przecież ja mam problem z kolanami. Z tą łokotką, coś takiego. On ci to tą... mówi? Tak. Co? Że da się bez obciążania kolan robić nogi. To się teoretycznie... Zakładam sobie to ćwiczenie. Nie mówimy o łydzie. No martwy na ciągu, na prostych, teoretycznie no tak. Tak. No. Nigdy w życiu na prostych nie robię. I tej boję się, bo zawsze mi mówiono... na mojej siłowni jak kiedyś chodziłem, że nie rób martwego, jeżeli nie masz trenera personalnego. Na mnie nie było stać, więc nie robiłem, prawda? Że można się połamać albo coś. No generalnie, że ciężko. Jesteś oficjalnie lepszy od Marcina Dubiela. I bo wagę macie taką samą, więc no, nie ma... My z Marcinem mieliśmy zakład, ale o nim zapomnieliśmy. Jest ta sama waga. Dobra. A Dubiel teraz coś z Barkiem ma. Kurczę, ciężko. A było, no, Meduza. Ciekawe, jak ten, w sensie ciekawe, jak ten mu raz do ławy będzie się miał. Bo to nie był Bejt, on tam pokazywał, nie? Tak, tak. Meduza mu Kimury chyba założył. I coś tam poszło. To był Meduza? Nie. Tak. Nie. Tak, tak, na 100%. Kręcasz. Kurwa, na 1000%. Na 1000%. Może mi założyć. Dobra. Twoje przekonanie. Na 100%. Odpalam ten, ale że Meduza mu zrobił tą Kimurę i przez to dupę. Znaczy ja mówię, że to nie był Meduza na tym materiale, a to mówię, że Meduza. Jeżeli to okaże się, że to był Meduza, twoi widzowie 10 kodzików, a jeżeli okaże się, że to nie był Meduza, to mam po prostu twoje uznanie. Czyli to wystarczy. 20, dobra. Odpalam filmik. Ostatni błąd Dubiela. Tak. Ty, no to nie był Meduza. On, oni już piszą S kody, więc... To był nie, to był szczuplejszy chłopak. Dobra, gdzie to było teraz? Gdzieś w 3/4 chyba, albo może trochę wcześniej. Okay. To nie Meduza, ty. Co to jest? To jest Meduza? No z fryzura trochę inna. Ty, no to... Bedel generuj. Ty, trzęta. Ty, to jest Meduza. Ty, ale faktycznie, no to gratulacje, macie kody. Ale patrz, jak on wygląda, 20 lat młodzi. Z tą fryzurą. Tak, zapuścił włosy. To jest Meduza. No ale widać, że to on, co ja ty tak patrzyłem... Wiesz, jak on ogląda na YouTubie filmy? Tiki takie ma, klikające. Patrz. Jak on mówi, że oglądał film, a on oglądał 3 sekundy, nie? Początek, dobra, środek i koniec. Kodziarze będę... Patrz tu. Jaka wartość kodu jednego osa? No, jak ale widać, ale widzowie, twarzy, no to tutaj widać, są widzowie, nie? Patrzcie, tutaj, że Meduza, patrz jaka ten... Chudo wygląda. Tak chudo, nie? Szczuplutko i tak młodzi wygląda, no. Może Dubiel jest taki szacunek, duży i 20 tak... kodów. Ile? No 20 dostałeś, tak? Już masz łącznie. No, 10 tak? Gra. 10 do końca, tak. A 10, 10 spadło. No i a jednego, jaka wartość? No tego nie było. To już od ciebie zależy. No to wartość bedełkowa. Standardowa. 100, no. No to robimy dzisiaj teścik od Chips Challenge. Jako jedyni głupi jesteśmy w filmie, żeby się tego podjąć. Patryk? Tak. Mam ogólnie stresa. Nie ukrywam. Ja ogólnie lubię ostre rzeczy, ale to już jest poza skalę jakby. Wnosimy nazwę, o zmianę nazwy na Insta dla Daniela Ostry Tatuś. Ogólnie przyszły do nas te chipsy w piątek zeszły. I samo dotknięcie gołą ręką o to opakowanie. Mati był tego najlepszym przykładem. Całe miał oko czerwone. No jest ogólnie, myślę, że będzie ostre. Ale dobra. Czekaj, że mam zegarek rozładowany. Tak mam sobie sprawdzić. Powiem wam szczerze, że się stresuję. No. Serio myślałem, dopóki to nie przyszło, że to będzie ha, 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 a to nie jest ha, 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 ha. Stresuję się serio.
Szybko zjeść. Dobra. O kurwa, niektórzy wymiękli, tak? Niektórzy wymiękli. No kurde. Szczelenie. Ale musicie go zjeść całego, tak? Nie, połowę szybko tylko. Połknąć. No nie wiem. Dawaj, bedel. Szybko trzeba połknąć. Dawaj, bedel. That's what she said. Zdróweczko i ogień. Szybko, szybko, szybko. O kurwa. Pokaż się, nie zakrywaj się. O kurwa. Mhm. Nie, no co ty. I co, przegrywa ten, kto pierwszy... Nie, bez challenge'u. Jak to się nazywa challenge? Ale zainteresowaliście tutaj wszystkich. Brawa, brawa, brawa! Szczerze, jest slajd, ale kręca mocno. No dopiero poczujesz ogólnie za jakąś minutkę, myślę. No. Ale ja to wolę sobie popić i tak. O, będę już. Wolę popić. O kurwa, gorzej się, się popiło. No, nowy. Ej, ale szczerze spodziewałem się, że będzie gorzej. Tak, pij jeszcze, weź coś z lody. To nic nie daje, totalnie nic nie daje. Muszę iść wypluć, chyba że tu mogę, żeby było widać na widok. Dość mocno przyprawiony on jest. O, ale wiesz, że teraz wjechał. O chuj. No, szkoda, że timera nikt nie włączył. Chciałbym pobić Maksyma i tego. I Fyma. O, zagrywane. A no tak. No ale... Nie trzy oczy. No. Ale nie trzy, no. Ale wjeżdża mocno teraz. O. Ja wierzę, że ty nawet nie będziesz musiał tego popijać. Dobra, wracamy do pracy, kochani. Nie, żartuję. Jedziemy na SOR. Tak, tak szczerze. Jest już ambulans? Totalnie się daje. No ku, jak ty to... Jak ty... Oj, Korynko. Będę zapomniał, jak się mówi. Ale wjeżdża. O, wjeżdża. Ile tam minut masz nagrywania? 4. Zjadłeś to jakieś 2 minuty temu. No to jest dobrze. A ile oni wytrzymali do zjadania? Super, powiem ci, jak patrzę na ciebie. Ifem chyba 5 minut wytrzymał. Co to dla ciebie? Już widać, że ciebie już nie pali. Ale smak jest dziwny. O Jezu. A ten chyba nie popijał. Jeszcze nie. No nie. A czuliście smak, czy to po prostu piekielnie ostre? Piekielnie ostre. Smaku. Znaczy na początku nie czułem nic, teraz mi wjeżdża. Ale czy nie? Teraz to przecież maślankę. Nie daje nic. Nie. Jest gorzej mi się wydaje, jak piję, niż jak nie piję. To nie pij. Aha. To nie lubisz się tak ustać się. Ale szacun, no jest szacun. Jest to pie? Jak płaczę w ogóle. Oj, nie trzeba. Daj mi ten. Nie, to jest trzecie wypadanie, co? Nie. Yeah. Ci. Jegało się? Jego to grubo sponiewierało. Kogo? No a kogo? Kto tu jeszcze jadł? No właśnie, no to chuj. Aż macie problemy z wymową, serio. No. No. Zobaczcie bedeła, jakby się zrobił. Ty bedeł, masz... Jakie masz usta? Serio, jakie wady? Ja mam straszny silnotok. Bardzo mi sina leci. Tak? Ręce mi zaczęły drętwieć. Serio, ręce mi drętwieją. Ale uważam, szczerze, lepiej przecierpieć niż przepić, bo jak teraz jest to bardziej lajtowo, jak popijemy, jest gorzej. Tak, tak, i tak ci się nie liczy. Popijesz po 10 sekundach. No i co? Nie, ale zjadłem. Nie. Ile minut? 4. Pokochaj moje sery. Nie no, kozaki jesteś. Kaja, zrobisz mi zdjęcia? Nie no, pana nie byłem, nie widać. No, dobrze wygląda. O, dzięki. A weź teraz kadru, Błażej. O. Dobra, no. Ile jest? 5 już? Jest 5, 10, no. Kurde, ale od kiedy zacząłeś nagrywać? Masz ochotę popić tak serio? Teraz? Tak. Mhm. Nie rób tego. Jeszcze mi resztki chipsów z zębów wychodzą, więc to od nowa się uaktywnia. Będziesz żałował, jak popijesz. Tak, nie pij. Serio nie pij. Ja mam, bo ja popijam i już jest git. Jak w sensie jak popiłem, to jest chujowo. Popiłem, jest chujowo, a nie piję? Tak, ty jesteś jeszcze większym męczennikiem niż Benza, bo się napiłeś.
Jest grubo, ale powiem wam tak szczerze, że myślałem, że będzie gorzej. Ja też. No to następnego bierzemy tego, co ma 16 milionów. Tego lizaka. No lizaka mógłbym spróbować. Lizak ma 12 chyba. No dobra, usta kończymy fajnie, chyba, nie? Ile? Poczekaj, do 6 minut dobijem. No jest 8.40 teraz, zjadłeś go na drugiej minucie. A, to już, dobra, no to już możemy kończyć. Teraz jakby to było na filmach, nie? Aaaa, kurwa! Najgorzej będzie jutro. Jutro. No. Na toalecie to no, to podobno dwa dni trzeba. Jesteśmy w pałacu w Otrębusach i zaraz będziemy nagrywać teledysk z Kizo. A napiniesz swoją zwrotkę? Moja zwrotka jest soczysta i bardzo zawile aksamitna. Mam na sobie MTS X-Jig. Wstępny koncept był taki, że to będzie Mytodzik. I w sumie tak zostało, bo sobie teraz w głowie mi się to przypomniało, bo jest to na koszulce, sake, zamiast tego batona powinien jeść kremówkę w rurce. Cześć, moje rymy są nie do zatrzymania, nagramy tutaj ławkę z wyciskania, potem wrócimy na siłownię, zjemy jedno dania, bo na dwa nie będzie czasu, bo trening trzeba zrobić do odciny bez zatrzymania. Ja obciążę król nielogicznego freestyle'u. I król pałacu w Otrębusach. Wytujemy batonika. Batonika w łukadzika. 30 białka i 6 fatu. A ty, devolaja, na obiad. Ze swoim tatu i matu. Staram się, wiesz, twoją metodyką rymować, nie? Fajnie pokazać krój. Może takiego kroju jeszcze nie mieliśmy na sklepie. No, i można powiedzieć, że to jest taki krój Gen Z trochę, ale podoba mi się. No, dla mnie się. Przekonałem się do niego, naprawdę. To się nazywa elastometr. Poniedziałek, kuracja, to już będę wbijał sobie na ławę do Bukaś. Jak ja wstanę, wstanę z ławki, ja się kurwa zdejmę tą przódkę, kurwa się napnę i zrobię taki kurwa, okej? Coś takiego, on zrobi zdjęcie taką serię do klipu, bo w klipie to będzie takich szybkich, wiesz, zdjęć, zamiast obrazu, nie? Dobra, jazda, kurwa. Ale zajebał. Jedziesz, kurwa. Jebano, jedziesz, kurwa. Kurwa. Ja już? To się boję, kurwa, człowieku. To czekam na teraz. Czekam na teraz. Wstajesz czy wyciskasz? Mam wyciskać czy nie? Wyciśnij. No dobra. Uwaga, kamera i akcja. Jedziesz, kurwa, już ma na to. Mocno, szybko na nas. I góra. Góra! Góra!